Witam serdecznie wszystkich dzisiaj, czyli 9 maja, w sobotę. Nadal panuje koronawirus, więc chodzimy w maseczkach. No, dziś zaczynam wycieczkę w Śmierdnicy w Szczecinie. Chcę przejść przez Górza Bukowe. Chcę dotrzeć przez Buczynowe Wąwozy, rezerwat, aż do Arboreteum w Glinnej, gdzie są piękne okazy drzew i kwiatów z całego świata, a później udać się w kierunku Szczecina, czyli w kierunku osiedla Bukowego. Przez Górza Bukowe oczywiście. Proszę, tutaj mamy szlak, początek szlaku czarnego i żółtego. My częściowo pójdziemy szlakiem żółtym. Tak jak tu widać, koło Dębu Jerzego i rezerwat Buczynowe Wąwozy. Ale do Dobrowola nie pójdziemy. No i teraz idziemy tu ścieżką turystyczną obok pięknego domu. Nadal jesteśmy w Śmierdnicy. Idziemy taką ładną aleją drzew. Może co nieco opowiem o historii, a ogólnie. Więc tak, no teraz Śmierdnica jest to część miasta Szczecina. No jest to osiedle Płonia, Śmierdnica i Jeżyżyce. To połączone trzy wioski. Historia sięga XIII wieku. Wieś była wymieniana w źródłach już od 1183 roku. Była własnością zakonu cystersów z Kołbacza z nadania księcia szczecińskiego z 1283 roku. W 1309 nadanie zostało potwierdzone przez księcia Ottona I. W XIV wieku cystersi przenieśli wieś na prawo niemieckie, nadając jej nazwę Muchlenberg. A się wystraszyłem pieska. No. Później jest reformacja w 1628 roku i w Śmierdnicy zasudowało 5 zagrodników. Była tam też kuźnia i 2 tkaczy. A od XVIII wieku nastąpił rozwój. Było tam 8 rodzin chłopskich, 5 zagrodniczych, 7 chałupników, kuźnia. Ogółem było 35 domów mieszkalnych. W 1868 już było 64 domy mieszkalne. A słowiańska nazwa wsi Śmierdnica wywodzi się od fetoru zmarłych grzebanych na wielkim cmentarzysku położonym w okolicy dawnej wsi. Według Gieschberta było to cmentarzysko pierwszych gryfitów. A według Piskorskiego na cmentarzysku tym grzebano zwłoki niemieckich najeźdźców na słowiańskie plemiona. Więc każdy może decydować, jak to rozumieć. A tutaj mamy widok na Śmierdnicę, na wzgórza Bukowe. A ten maszt, który widać tam w oddali po środku, jest to maszt w Kołowie, radiotelekomunikacyjny i telewizyjny. A tu mijamy starszą część wioski, czy nie, no wioski, teraz to miasta. Śmierdnica.
to powoli już docieramy do szczecińskiego parku krajobrazowego Puszcza Bukowa. No nie ma jeszcze znaków, ale jak będę, to pokażę. Prawdopodobnie to drzewo, które tu widzicie, to jest dąb jeży. No, jest duży. Ale nie wiem, ile ma lat. No i teraz widzimy, że wchodzimy już na teraz teren Puszczy Bukowej. W tej chwili idziemy tak zwaną starą drogą bieszczadzką, otoczoną niewielkimi wzgórzami, pagórkami. Słyszycie? To szczekają koziołki. Przestały. Szkoda. O! To nie psy. Są blisko, tylko tu jest dużo pagórków, więc widoczność jest na niewielką odległość. Nadal idziemy starą drogą bieszczadzką. Jak widać, wzgórza, pagórki tu są coraz wyższe. Co chciałem jeszcze powiedzieć dla tych, którzy nie znają tutaj tego tematu. Ogólnie mówiąc, jest wzgórza Bukowe. Jest to morena czołowa. Jest to miejsce, gdzie kończył się lądolód. Niestety nie dotarłem do źródeł, kiedy to było tak naprawdę. Ogólnie mówiąc, z lodowaceń tutaj w tym czasie było wiele. Kiedyś coś czytałem, że nawet te wzgórza Bukowe mogą mieć 120 tysięcy lat, ale to jest niepotwierdzone. W każdym razie zmieniały się one za każdym razem, kiedy przychodził tędy lądolód. Na przykład teraz w czwartorzędzie zdarł całą okrywę z piasku i przesunął ją w okolice Kołowa, tak? To coś takiego czytałem. Także tutaj warstwy są bardzo mocno przemieszane. Dlatego jest ciekawa kwestia tutaj cieków wodnych, które bardzo często się zmieniają, a nawet zanikają. Jest coś takiego jak ponikwa, która w pewnym momencie sobie płynie i zanika. No, teraz mamy park krajobrazowy Puszcza Bukowa. Proszę, a to przykład jednego z cieków wodnych. Nie znam jego nazwy. W każdym razie jest przy drodze bieszczadzkiej, starej drodze. Takich tutaj strug jest mnóstwo. A tutaj idziemy wzdłuż rezerwatu przyrody Buczynowe Wąwozy. Rezerwat jest stworzony dla ochrony najlepiej wykształconego zespołu buczyny pomorskiej z kostrzewą leśną i tym podobne. Pięknie to. Został otworzony w 1956 roku. Kiedyś był dwa razy większy, teraz go zmniejszono w 70-tych latach. Dzika przyroda.
A widzika. A tu mamy to, co mówiłem, czyli tablicę z opisem, że jest to rezerwat przyrody Buczynowe Wąwozy imienia profesora Floriana Cenińskiego. Bardzo proszę. Już wiem, czemu ta droga nazywa się Bieszczacka. Bo cały czas idę pod górę. Zbliżamy się do Aborteum. To jest takie pole, gdzie widać gminy i okolice. Sprawia, że wieje wiatr, ale to jest dość ładny widok. Dość dobrze widać, więc spróbuję pokazać, chociaż moje przybliżenie jest słabe, bo jest tylko trzykrotne. Więc tak, to jest Glinna, są budynki jeszcze PGR-owskie. Z tyłu widać wiatraki. Tam widać żółte pola rzepaku w oddali. Tam bardzo, nie wiem czy to widzicie, ale to na środku, bardzo daleko, tam pomiędzy jednym żółtym a drugim, tak na środku, jest elektrownia Dolna Odra. A my udajemy się w tamtym kierunku, do Aborteum w Glinnej. A więc jesteśmy w Aborteum w Glinnej. Tutaj mamy pozostałość po drzewie, po mamutowcu, czyli po sekwoi kalifornijskiej. Niestety drzewo już nie żyje. Nie uchowało się. A tu mamy jodłę kaukaską, też olbrzymią, ale też powoli schnie, ale jest bardzo wysoka. No i tutaj mamy Centrum Przyrodnicze Glinna. Zaraz zobaczę, czy to w ogóle jest czynne. Więc Aborteum jest czynne. No i tutaj mamy pozostałość właśnie mamutowca olbrzymiego ze Stanów Zjednoczonych. Ogólnie mówiąc, w ogrodzie jest ponad 800 gatunków różnych drzew i krzewów. A historia ogrodu sięga aż 1823 roku. Dosyć dawno. Powstały tutaj prywatne szkółki, po prostu leśne. Ale prywatne. O. Teraz tak, co jeszcze mogę wam powiedzieć? W 1870 roku zostały przejęte przez nadleśnictwo państwowe śmiertnice i z tego okresu pochodzi większość najstarszych pomnikowych dzisiaj okazów. Sadzono je na obrzeżach powierzchni produkcyjnej jako zdobę, celem obserwacji nad mrozoodpornością lub jako matecznik do dalszego rozmnażania. W końcu XIX wieku nadleśniczy śmiertnicy Karl Ludwig Gene stworzył ogród w 1911 roku, a w 1938 roku było już 51 egzotycznych gatunków drzew i krzewów. W okresie powojennym aż do roku 70 opieka nad ogrodem ograniczała się do budowy nowego ogrodzenia, ustawienia ławek, utrzymania porządku. Mrozy, wiruchy i bujny rozrost rośliny rodzimej spowodowały, że ocalały tylko 23 gatunki. No ale teraz już jest inaczej. No i na przykład tu. Co mamy? Acer japonicum tumbum. Nie pisze skąd. Tutaj mamy klon Shirawy.
Ale chyba będę pokazywał po troszku, bo jak będę tak chodzić przez cały ogród, to będzie problem. Proszę, tu jest ostrokrzew, ale z Europy. To jest klon. A tu mamy rododendrony. A tam w oddali to nie wiem co to za drzewa, trudno mi powiedzieć. Ale ładne. A tu jakie ładne, kolorowe. Taki żółtawy. Ciekawe, czy to też rododendrony. Chyba tak. Ładny kolor. To tak samo. Drzewa i kwiaty dość ciężko się pokazuje na filmie. To co widzicie, to jest na przykład szydlica japońska. I jest z Japonii. Autentycznie. Nie wiem, czy uda mi się pokazać. To wcale nie jest proste. No chyba nie. No, w każdym razie tak to drzewo wygląda z daleka. A tutaj mamy cydr libański. Takie ma tutaj igiełki. Nie wiem, czy będzie widać. Jest wiecznie zielonym drzewem szpilkowym, dożywającym do 2000 lat. Proszę. Jego korona w późniejszym wieku przedstawia się nadzwyczaj imponująco. Od stromo zniesionych konarów zachodzą piętrowo rozłożone gałęzie. Ale patrzcie, 2000 lat. Cedry były znane we wszystkich cywilizacjach antycznych ze względu na bardzo twarde i trwałe drewno. Było wykorzystywane do budowy domów, okrętów oraz wyroby mebli. No niestety wycięto je prawie wszystkie. W 330 roku przed naszą erą Aleksander Wielki sprowadzał cedrowe drewno do budowy statków, a w Syrii wysłano do wyrąbu 80 tysięcy drwali. No, masakra. A to co widzimy, takie nietypowe, to jest głowocisk chiński i jest z Chin. Bardzo ciekawa roślinka, ładnie wygląda. Niestety ciężko to się pokazuje. Nie wiem, czy w ogóle coś widzicie. A tu nie ma liści. Ale za to są takie kwiateczki i to jest jaduszowiec południowy z Azji Mniejszej. Proszę. A te dwa drzewa, co widzicie, o, proszę, to jest żywy mamutowiec olbrzymi, czyli sekwoja kanadyjska, tak? Czy jakoś tak, nie pamiętam. No w każdym razie mam to więc olbrzymi, to na pewno. I pochodzi z USA. A tutaj nie wiem, czy jest ostrość. Może. Klon palmowy. Taki kolor nietypowy. Nie wiem, czy w ogóle coś widać, chorobcia. A to co widzicie? Nie będę zrywał, tylko chcę pokazać. To jest magnolia purpurowa. Nie wiem, czy ją widać w całości.
jest ona z Chin, jakby kto miał wątpliwości. Miałby ktoś ochotę poczytać, to mamy tutaj opis, nie wiem czy widać dobrze, co kryje sobie kwiat, magnolia purpurowa. I tutaj dam zaraz niżej, będziecie mogli to zatrzymać i przeczytać na powiększonym ekranie. A tu mamy ładną kompozycję drzew. Jasnozielony po prawej to jest dąb szypułkowy. Teraz już wiem, że to drzewo na wprost to jest mamutowiec olbrzymi, a ten po lewej to jest skląd czerwony. O, taka ciekawostka. Więc opuszczamy już park dendrologiczny. Mówimy, że widzicie, to jest wejście. Wejście jest czynne zawsze, nawet w dobie koronawirusa i nie ma żadnych opłat. Nie wolno tylko piec kiełbasek i innych podobnych, bo to infrastruktura jest zamknięta. A tutaj Nadleśnictwo Glinna i Nadleśnictwo Gryfina mają swoje biuro w otoczeniu parku. No, mają tu ładnie. Nie? Przynajmniej ja tak uważam. Patrzcie, jaki kolor mają te drzewa i to w lato, nie? Jak jesienią. Znaczy w lato, wiosną. Krwisto-czerwone. Ekstra. Ale to i ona. Tutaj doszliśmy do Karasiego stawu. Jest to staw utworzony sztucznie. Proszę. Ale tu też mamy bardzo dokładną mapę. I nawet możemy zobaczyć, gdzie się znajdujemy. Karasi staw. Pójdziemy tędy, przez mostek. Tu, drogę kołowską. Kołowo. To jest koło Lisiech Stawek i masz antenowy na Lisicy, co ma 140 metrów wysokości i Moszczenicą, była Słupiec, Bramacz Łydzińskiego i do Klęskowa. O. Jak to wygląda. Zawsze tak wygląda Karasi staw. Zawsze są jakieś lukaczki, tak jak teraz. Również żurawie i żaby. Zresztą je słychać. Albo przechodzimy sobie przez mostek. Jakiś czas jego nie było. Wtedy trzeba było iść naokoło, albo przechodzić przez to źródełko. Inaczej ostatnio trochę wycięli tu drzew. Jest jaśniej. A te pole, które widzicie, to jest tak zwany wiszowaty kąt. Tam jest taki kącik i tam na tym końcu jest takie, jest niecka polodowcowa po martwym lodzie i jest jezioro Czarne. Wiszowany kąt jest ośrodkiem doświadczalnym tutejszej uczelni rolniczej.
szczecińskiej. Martwy lód to jest coś takiego, że najpierw w zagłębieniu jest lód i jest przesypany piachem przez lodowiec. Mimo że lodowiec już dawno stopniał, to jeszcze kilkaset, czasami dłużej lat, ten lód się utrzymuje i powoli się roztapia i tworzy się później jezioro. A teraz widzimy tu rozlewiska, które utrzymują się od wielu lat, nawet w porze suchej, ale nie znam ich nazwy, przynajmniej nie przypominam sobie. Także pomimo tu rosną drzewa, to od dosyć długiego czasu jest tu cały czas zalane. Jest tutaj linia wysokiego napięcia i są wycięte drzewa i widać, że jesteśmy wysoko na wzgórzu, około 130 metrów nad poziomem morza. Teraz idziemy do Szlakiem Czerwonym do Kijewa. Omijam wszystkie miejscowości i główne szlaki, no ponieważ dzisiaj mało czasu, muszę zdążyć na pociąg, więc idę skróconą wersją. A! Jeszcze przede mną 9 km tą drogą, którą tu widzimy wśród lasów bukowych. Wyszliśmy z Puszczy Bukowej. Teraz idziemy kawałkiem szlaku czarnego w Adam, albo coś w tym stylu. No i zbliżamy się do autostrady, tak zwanej Starej Berlinki. No teraz już jest przebudowana w większości. Później pokażę. Wchodzimy na wiadukt. A tu bardzo proszę. Teraz stanę i pokażę. O. Berlinka przebudowana, położony asfalt. Kiedyś był tutaj beton niemiecki. Pisze chyba 120, Berlin 150. A my idziemy dalej Szlakiem Czarnym. Jesteśmy w Kijewie i parafianie budują piękny kościół. No i docieramy do centrum Kijewa. I zaraz dojdziemy do końca szlaku. No i więc ja się pożegnam. Bardzo dziękuję za spędzenie z nami czasu. Może to będzie zachęciło.